I cieszę się, że różne właśnie szczeble są tutaj reprezentowane. Ja bym jeszcze przynajmniej chciała przywołać na chwilę jednostkę pomocniczą, czyli sołectwa sołtysu, bo myślę, że to jest też niezwykle ważny element polskiej samorządności, że tak naprawdę przed nami najważniejsze w tej chwili to jest być razem i próbować no po prostu bronić tego polskiego samorządu, bo nie jestem w stanie znaleźć innego czasownika na to, jeśli chcemy, żeby ta decyzyjność w naszych wspólnotach lokalnych rzeczywiście była, a nie tylko, żeby to były takie wydmuszki, a żeby była decyzyjność, muszą być finanse, muszą być pieniądze, a wiemy, że te pieniądze są cały czas transferowane z budżetów samorządowych do budżetu centralnego. Niby coś tam wraca, ale tak nie do końca i wraca bardzo nieobiektywnie. Wraca według rozdziału politycznego. Więc to są takie największe wyzwania, żebyśmy ze sobą rozmawiali, trochę zapomnieli o różnicach, jakie nas dzielą, bo mówmy się też, że gminy wiejskie mają inne problemy, gminy miejskie mają inne. Są takie tematy, które są ostatnio niezwykle nawet wybuchowe między nami, takie jak na przykład zmiana granic miast. I myślę, że o tym trzeba mówić, bo też trzeba mówić o różnicach, ale zapomnijmy o tym wszystkim, postarajmy się po prostu utrzymać samorząd. Jeśli chodzi o edukację, to jest kolejna rzecz, gdzie znowu zabierana jest nam decyzyjność. Wszyscy wiemy, jakie są pomysły na wybór dyrektorów oraz na ich odwołanie. No nie może tak być, że my płacimy za coś, a ktoś inny decyduje o zwolnieniu czy powołaniu danej osoby, bo ta metoda wybierania dyrektorów, jaka jest w tej chwili, czyli pewien kompromis, no bo to musi być kompromis pomiędzy kuratorium, organem prowadzącym, rodzicami, przedstawicielami nauczycieli, myślę, że jest całkiem niezły. Tak? I to rzeczywiście musi się tam odbyć jakaś dyskusja, jakaś wspólna praca, dzięki czemu ta społeczność szkolna jest budowana. No tak samo z udziałem organizacji społecznych. W ogóle zupełnie nie rozumiem, dlaczego ten temat stał się tak ogromnym tematem, bo umówmy się, że podstawy programowe w tym kraju nadal tworzy MEN, więc dzieci uczą się w szkole tego, co chce rząd, co planuje rząd, a organizacje społeczne są tylko takim dodatkiem, są tylko takim niewielkim fragmentem szkolnej rzeczywistości, dzięki którym tak naprawdę te szkoły się między sobą jakoś różnią, są różnorodne, możemy rzeczywiście wybrać szkołę dla naszych dzieci świadomie, a nie wszystkie są jak z metra i z jednego, jakby z jednej produkcji, więc rozmawiamy o jakimś malutkim elemencie szkolnej rzeczywistości, a w przekazie jakby w medialnym wychodzi, że to jest jakby główna rzecz, jaką dzieci robią w szkole, czyli siedzą z organizacjami pozarządowymi. No nie, siedzą głównie nad podstawami programowymi, które są fatalne. Tutaj z panem prezesem niejedną rozmowę na ten temat odbyliśmy. Są fatalne, szkoła jest po prostu pruska, nieprzystosowana do wyzwań współczesnego świata. Dzieci uczą się na pamięć i o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, czy po południu mają zajęcia z jednym czy drugim NGO-sem. A mówię o tym dlatego tyle, że myślimy sobie, że Lex Czarnek jest już zawetowany, ale no nie, no ten projekt wróci. Pan minister Piątkowski wyraźnie powiedział, że wróci jako projekt poselski i będziemy mieli Lex Czarnek 2. Myślę, że to spojrzenie, które pani wójt zawarła we wstępie swojej wypowiedzi, czyli obronić samostanowienie Polaków, obronić wspólnotę lokalną. To jest podstawowe wyzwanie, które nas dzisiaj łączy, niezależnie chyba z jakiej opcji jesteśmy, i powinien łączyć wszystkich samorządowców, również tych z partii rządzącej. Bo jak zgodzicie się, jak zgodzą się ci samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, radni z partii, która dzisiaj rządzi w Polsce, na obcinanie swoich kompetencji, to niszczycie samych siebie. Niszczycie swoją wspólnotę, ale też niszczycie swój dorobek i myślę, że nie warto tego robić. To jest przekaz, może czasem go usłyszą i wiem, że niektórzy mają tą refleksję i to też trzeba może im dać więcej wsparcia w tych działaniach, żeby mogli to pokazać. To się stało na przykładzie obrony, kiedy była mowa o kadencyjności, kiedy była zmiana, próba zmiany, daleko idąca zmiany ordynacji do samorządu. Edukacja, podstawowe wyzwanie. Zmiany programowe po kolejnych wyborach parlamentarnych muszą nastąpić. Szkoła jest kompletnie nieprzygotowana do współczesności. Ani dzieci nie mogą się w niej odnaleźć, a rodzice niosą ogromny ciężar nadrabiania tego, co jest niestety systemowo w zapaści, jest zepsute. I finansowanie,
Naszym jednym postulatem jest to, żeby subwencja w 100% pokrywała wynagrodzenie. Czy to musi być obowiązek państwa? Nie może być tak, że są gminy, w których 50% albo nawet więcej dopłaca się do wynagrodzenia nauczycieli, bo nie jest w stanie wtedy szkoła i samorząd wypełnić swojego obowiązku, czyli budowania na przykład zajęć dodatkowych, modernizacji budynków, bo musi przesuwać te pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli, co jest obowiązkiem państwa, bo to jest zadanie zlecone. To jest jeden z naszych punktów programowych. Ja w trakcie wypowiedzi uczestników panelu będę starał się wyrzucać te punkty programowe, żeby zaznaczyć też nasz program Rzeczpospolita Samorządowa, który obejmuje wszystkie elementy życia samorządowego, a przez to życia społecznego. Jesteśmy przy szkole w Elblągu. Miałem tę okazję obserwować na własne oczy. Szkoła przeszła ewolucję. Tam bardzo mocno postawiono na indywidualny plan nauczania w kompetencjach językowych, w kompetencjach cyfrowych. To, co się udało właśnie panu prezydentowi Wróblewskiemu zrobić, no to przenieść szkołę przynajmniej w tym wymiarze możliwości samorządu do XXI wieku. I to są bardzo pozytywne doświadczenia, ale je trzeba przerzucić na cały kraj. Panie prezydencie, jak to zrobić, żeby właśnie te dobre praktyki wywodzące się z poszczególnych gmin, z poszczególnych miast w kolejnej kadencji Sejmu, bo w tej pewnie będzie trudno, żebyśmy mogli jako parlamentarzyści, mam nadzieję wtedy już współrządzący, przenieść na poziom krajowy? Panie prezesie, szanowni państwo, ja powiem tak, może na wstępie, 31 lat w samorządzie jestem od początku. I chcę powiedzieć, że reforma samorządowa była jedną z niewielu reform, którą wszyscy oceniają jako udaną, sensowną i przynosząca, jak to się mówi, złote jaja, bo w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie ludzie sami wiedzą, co im jest najbardziej potrzebne, czego mają oczekiwać i co mają realizować. Ja tutaj do wypowiedzi koleżanki może dodam jedną rzecz. Ja pamiętam pilotaż, kiedy przekazywano samorządom właśnie edukację. I była wtedy dyskusja, że wy macie być samorządowcy gospodarzami, zająć się szkołami i tak dalej. Ale to wszystko cały czas ulegało zmianom. I to, co chciałbym tutaj podkreślić, co jest w tej chwili największą bolączką samorządów, to jest to, że się przekazuje zadania, a nie przekazuje się pieniędzy. Ja powiem tak kolokwialnie, minister, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to mi wisi z ostatnich 2 lat 58 milionów złotych. Jest to kwota olbrzymia. A finansowanie, które jeszcze parę lat temu było po stronie samorządu 40 parę procent, to już w tej chwili mam 54% finansuje oświatę samorząd, a minister w mniejszości. I my żeśmy, i to jest chyba podstawowa rzecz, że nie wiemy, na czym stoimy, a druga rzecz, sukcesywnie co roku zabierane są nam dochody. Nie jest to, jest to skandaliczne, bo jeżeli dochodem własnym mamy dochody z PIT-u, to nie może się odbywać tak, że po jakichkolwiek manewrach legislacyjnych odbywa się to na tej zasadzie. Ja na Polskim Ładzie straciłem 64 miliony tylko na picie. A wcześniej, kiedy skonstruowaliśmy budżet, to było 100 milionów zwiększenia wydatków, najniższa krajowa i te zadania, które wchodziły. I przy okazji oczywiście na nakładanie i zmniejszenie środków finansowych. Powiem tak, że oświata w całości powinna być w samorządzie i to powinno być zabezpieczone również do tego środkami. To najlepiej w gminie wiedzą, czy szkoła powinna być rozwijana, czy tam chodzi jedna, czy dwie osoby, czy pięć. Ja też już w siatce szkół mam szkołę, która w zasadzie kwalifikuje się do zamknięcia, bo po prostu brakuje dzieci i tam już nie ma tego, ale postawiliśmy w Elblągu na edukację zawodową i mamy dzięki pieniądzom unijnym Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Myślę, że koleżanki i koledzy, którzy chcieliby się zainteresować, warto. Szkolnictwo zawodowe jest w tej chwili
dla nas bardzo ważne, bo po prostu brakuje kadr dla firm. I w edukacji podstawowej tu jest ze mną też kolega Edek Pietrulewicz, który to też pilotował i wprowadzał. Myślę, że jest to dobry przykład informatyzacji, ujęcia tego w sposób taki też i z uwzględnieniem możliwości językowych. Jest to szeroki temat, dlatego jeśli ktoś byłby zainteresowany, to jesteśmy do dyspozycji i możemy tutaj takich informacji udzielić czy pokazać. Dziękuję bardzo. Ja go specjalnie wywołałem po to, żeby też pamiętać o tym na przyszłość. Gdy będziemy mieli wpływ na formułowanie programów, to musimy te programy stworzyć na bazie już doświadczeń. Nie będzie czasu na wielkie pilotaże, bo tą zmianę trzeba przeprowadzić w radykalny sposób bardzo szybko. I te doświadczenia wasze, one muszą napisać nową ustawę o oświacie, o finansowaniu, ale też nową podstawę programową. I tutaj bardzo was proszę, wszystkich, jak jesteście na tej sali, zbierajmy te doświadczenia, bądźmy gotowi. Opozycja, a może lepiej nawet ta nazwa, partie demokratyczne, muszą być gotowe do rządzenia i muszą przedstawić cały pakiet ustaw, które będą wdrożone w pierwszej kolejności. Padły też ważne słowa dotyczące pieniędzy unijnych i teraz trwa ta dyskusja, czy potrzebujemy pieniędzy unijnych, czy warto po nie wyciągać rękę, czy warto o te pieniądze zabiegać. Lidzbar Warmiński jest jednym z tych miejsc na mapie Polski, na mapie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym wykorzystanie środków europejskich jest na bardzo wysokim poziomie. Teraz inwestycja w transport, bo do tej szkoły trzeba czymś dojechać i to najlepiej jakby to był czysty transport ekologiczny, ale też tańszy, czyli ta zielona energia musi być wykorzystana i na nią warto postawić. To jest jeden z naszych głównych punktów programowych. I chciałbym zapytać pana burmistrza Jacka Wiśniewskiego, jakie jego są pomysły na to, żeby te środki najlepiej pozyskiwać, ale później też dobrze je wydawać, żeby one nie były tylko pozyskane, projekt skończony, ale jak wybierać te projekty, które najlepiej trafiają w potrzeby mieszkańców. Czy to budżet obywatelski, czy to konsultacje, czy ten kontakt codzienny właśnie z mieszkańcami gminy daje panu tą wiedzę i możliwości do wykorzystania tych środków. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, w zasadzie my, jak wszyscy tutaj jesteśmy, a myślę, że większość Polaków może powiedzieć, że wszyscy chcemy żyć zielono i zdrowo. Dlaczego zielono? Ponieważ chcemy oddychać czystym powietrzem, chcemy jeździć w ekologicznych autobusach, samochodach, chcemy jeździć po dobrych drogach, chcemy jeść bardzo dobrą żywność, zdrową żywność, ale z drugiej strony chcemy żyć dzięki temu właśnie zdrowo. Zdrowo, czyli uprawiać sport, mieć miejsca do tego, żeby można było uprawiać sport. Ja sam raz przeczytałem cały program Polskiego Stronnictwa Ludowego dla Rzeczypospolitej i uważam, że większość, a myślę prawie całość programu trafia do mnie. Jako do Polaka, jako do samorządowca. Choć samorządowcem jestem bardzo krótko, 8 lat, ale z biznesu prywatnego pochodzę. Ekonomistą jestem, także patrzę troszeczkę na to z perspektywy doświadczeń, 26-letnich doświadczeń i w biznesie takim i prywatnym, a także korporacyjnym i samorządowym teraz. Samorząd teraz to jest, powiem, jedna duża firma, bardzo zróżnicowana firma, z której my jako menadżerowie, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i musimy czerpać z tego największe korzyści, najlepsze korzyści dla Polski, dla Polaków, dla Polak, bo to myślę jest dla nas bardzo istotne. My w Lidzbargu Warmińskim zrobiliśmy wiele z tych programów, które i robimy, realizujemy wiele programów, które są ze wsparciem unijnym. Z tej ostatniej perspektywy ponad 24 takie projekty zostały wykonane. Ukierunkowaliśmy się na takie 4 kierunki rozwoju gospodarczego naszego miasta. Ta dywersyfikacja jest po to potrzebna, żeby być bardziej odpornym na wszelkiego rodzaju
zmiany, a zauważyliśmy, że tych zmian bardzo dużo jest. Pani wójt o tym wspomniała też i to jest bardzo istotne, że przyszliśmy teraz naprawdę bardzo trudną drogę. Myślę, że z poprzednich okresów żaden samorządowiec nie przeszedł aż takich trudnych czasów. Epidemia, teraz wojna na wschodzie i też zawirowania gospodarcze. Oczywiście te zawirowania gospodarcze przekładają się na możliwości i siłę naszych samorządów, a wynika to właśnie z faktu, że ubywają nam dochody, dochody własne szczególnie i to jest najgorszym problemem. Co się stało? To my wszyscy wiemy, że dochody własne teraz praktycznie są dla nas czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi o następny okres programowania. I teraz ten okres programowania, który był ten drugi teraz, myślę, że był najbardziej korzystny dla nas wszystkich, ponieważ udziały w podatku dochodowym wzrastały, cały czas mieliśmy troszeczkę wyżej i raptem się wszystko ukróciło, bo przez różnego rodzaju działania legislacyjne. W Lidzbargu Warmińskim staramy się realizować te projekty, które przyniosą korzyść dla społeczności, dla lokalnej społeczności, czyli jeden to kierunek rozwoju miasta, turystyka, drugi uzdrowisko, trzeci sport jako kierunek rozwoju gospodarczego, często to powtarzam, i czwarty mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I w to angażujemy środki finansowe. Dzięki temu wspieramy naszych małych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców i liczymy na to, że dzięki temu ten udział w podatku dochodowym jeszcze będzie na tyle dobry, że będziemy mogli dalej realizować te projekty. 28 projektów w Lidzbarku Warmińskim, setki, tysiące projektów w całej Polsce, miliardy euro wykorzystane przez samorządowców, przez wspólnoty samorządowe, bardzo pozytywnie zmieniły nasze życie. I ci radykałowie, którzy dzisiaj mówią, nie potrzebujemy tych pieniędzy, nie będziemy nikogo prosić, nie będziemy rozmawiać z Unią Europejską na ten temat, nie wykonamy naszych zobowiązań likwidujących Izbę Dyscyplinarną, działają wbrew interesowi Polski i Polaków, działają wbrew interesowi wspólnoty lokalnej, nie można się na to godzić. My o to zabiegamy bardzo usilnie w Sejmie. Od wielu tygodni jest projekt prezydenta, który uruchomiłby te środki z naszymi poprawkami, likwidacja Izby Dyscyplinarnej i z dnia na dzień rusza KPO, który jest bardzo potrzebny, szczególnie na odbudowę po-covidową i odbudowę i integrację wynikającą z wojny na Ukrainie, która jest potrzebna, bo dzisiaj będzie coraz trudniej o tą pomoc. Ona po zrywie w pięknym serca, po solidarności, wymaga wejścia w fazę drugą, długofalowej integracji, dostosowania rynku pracy. To są w większości kobiety i dzieci, czyli też edukacja, o której mówiliśmy, nauka języka, ale później pójście do pracy. Bo braterstwo to jest podanie ręki, jak ci jest trudno, ale też oczekiwanie. Jak masz możliwość, to będziesz pracował i będziesz wspierał tą wspólnotę, w której dzisiaj żyjesz. I takie, myślę, zadanie właśnie trzeba podstawić. Ale do tego musi być podstawa finansowa. Trzeba zrobić wszystko, żeby odblokować pieniądze z Unii Europejskiej, żeby kolejne 28 projektów, 30, a może i 50 w poszczególnych gminach było realizowane. Pozostając w tematyce unijnej, bo Adam Struzik oprócz tego, że jest marszałkiem największego województwa, większego niż część, niektóre kraje Unii Europejskiej, nasi sąsiedzi. Ma też największe pewnie doświadczenie. Jest też członkiem Komitetu Regionów od lat, działającym aktywnie w obronie samorządu, twórcą ruchu obrony polskiej samorządności, ale też podjął, moim zdaniem, bardzo ważną decyzję. Jako pierwszy, zanim władze rządowe w ogóle się zorientowały, przesunął wszystkie możliwe środki z Unii Europejskiej na rzecz ratowania życia i zdrowia. I to było w pierwszych dniach pandemii, ja to dobrze pamiętam, wszystkie środki uruchomione, projekty, zarząd chyba województwa obradował w trybie ciągłym wtedy, podejmował decyzje, które umożliwiły po prostu przeżycie wielu osobom. Wtedy państwo jeszcze spało, a samorządowcy działali. Tak było też w wojnie i pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Pociągi kolei mazowieckich ruszyły jako pierwsze i dzisiaj już mogą się poszczycić tym, że przewiozły tysiące, dziesiątki tysięcy osób. Jakie wyzwania teraz i jak je sfinansować, jak wywalczyć te pieniądze z Unii, jak je później dobrze wydać? I tak patrząc już z tej perspektywy 20 lat na samorząd też wojewódzki, jakie przed nim kolejne wyzwania w obliczu mniejszych kompetencji, których samorząd niestety został pozbawiony.
Tak, no już prawie 25 lat, panie prezesie, bo w przyszłym roku będzie dokładnie 25 lat od momentu pierwszych wyborów na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Ja skromnie mówiłem tyle, ile jesteś marszałkiem, ale to też już więcej niż 20, więc masz rację, że tu trzeba jeszcze dorzucić. Więc może bym zaczął od fundamentu, od pewnych fundamentalnych zasad, no, które zresztą są w naszej konstytucji. Kiedy po 89 roku budowaliśmy nowoczesne państwo, no to oparliśmy je o samorząd. I to się udawało w konstytucji, która obowiązuje. Parę dni temu było 25-lecie. Proszę Państwa, no są zapisy wprost mówiące o pomocniczości, o solidarności, o samorządności. Cały rozdział 7 poświęcony jest właśnie samorządom. I tam jest taki artykuł 167, bardzo istotny. Zadania publiczne wykonywane przez wspólnoty samorządowe, no, muszą mieć adekwatne finansowanie. I to jest zabezpieczone w Konstytucji. Samorządy mają ochronę sądową. No a co się dzieje, zwłaszcza do... Zresztą powiem tak, zawsze była gra między władzą centralną a władzą samorządową. Zawsze były dyskusje, kto powinien mieć więcej kompetencji, więcej środków. No ale to, co się dzieje od 6 lat, to jest po prostu dementaż de facto samorządności. Ponieważ, tak jak już moi koledzy powiedzieli, koleżanki i koledzy, dokłada się zadań, pieniędzy ubywa. No bo oczywiście jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby społeczeństwo jak najlepiej korzystało z sukcesu przemian. I oczywiście jesteśmy za tym, żeby zmniejszać podatki indywidualne, na przykład podatek PIT. Ale to należy skompensować chociażby poprzez zwiększenie udziałów samorządów w tymże podatku. Dzisiaj no, trzeba powiedzieć sobie, że około połowy tak naprawdę podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do samorządów, druga połowa trafia do rządu. Ostatnia sytuacja ze zmianą, to się nazywa teraz Polski Ład. Przecież składka zdrowotna w całości staje się podatkiem, nie można jej odliczyć i wchodzi w całości do budżetu państwa. Więc mówiliśmy tu o edukacji. No, następny obszar głęboko niedofinansowany to są szpitale. To jest ochrona zdrowia na tym najbardziej newralgicznym obszarze, jakim jest lecznictwo szpitalne. Dzisiaj te długi wynoszą już ponad 22 miliardy złotych. Gdyby nie dofinansowanie z poziomu miast, powiatów, województw, pokrywanie ujemnego wyniku finansowego, pożyczanie na wieczne nieoddanie pieniędzy, to połowę tych szpitali trzeba by już zamknąć. Taka jest brutalna rzeczywistość. My nawet wygraliśmy jako województwo mazowieckie przed Trybunałem Konstytucyjnym, co ciekawe tym Trybunałem Konstytucyjnym, kwestię obowiązkowej dopłaty do ujemnego, pokrycia ujemnego wyniku finansowego w szpitalach, ale żeby Państwo wiedzieli, że to przesądzili sędziowie z tego poprzedniego nadania, bo sędzia z nowego ogłosił votum separatum do tej decyzji. Także jeżeli mówimy o istocie, o samorządności, o podstawach, no to po prostu musimy przywrócić te fundamentalne zasady. Również zasady konstytucyjne i uważam, że partie demokratyczne powinny absolutnie postawić jako priorytet i społeczeństwu też to przekazywać. Po drugie, oczywiście potrzebna jest rewizja ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Da się wyliczyć każdą usługę publiczną. Przecież od lat my nawet procesujemy się z rządem o różne pieniądze, które powinny być przekazane samorządom, a nie są. Więc musi być po prostu rewizja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i generalnie po prostu ustawa o finansach publicznych. No proszę Państwa, dzisiaj z jednej strony zabiera się dochody samorządom, a z drugiej kolejne łaskawe działania rządu i rozdawanie pieniędzy tylko swoim. To już są miliardy, dziesiątki miliardów. Nie chcę wymieniać miejscowości, dowiedziałem się wczoraj, bagatela, transfer 450 milionów, aż mi było trudno uwierzyć. No ale jeżeli tak będziemy rządzić, że będą wspólnoty, bo to nie chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów czy marszałków, ale jeżeli będą wspólnoty traktowane gorzej tylko dlatego, że
wybierają inaczej w swoich decyzjach politycznych, no to dojdziemy do patologii. Dojdziemy do patologii, że będzie Polska rządzących i Polska opozycji. Chociaż przecież ludzie, niezależnie od poglądów, no, muszą się leczyć, dzieci muszą chodzić do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I teraz ostatnia kwestia, no to są te właśnie wyzwania. COVID był wielkim wyzwaniem. Nam się udało uruchomić rzeczywiście jako jedni z pierwszych w Europie program na prawie 500 mln zł. 70 szpitali, 5 stacji pogotowia ratunkowego. Gdybyśmy my błyskawicznie dostarczyli środków ochrony osobistej, sprzętu ratującego życie, później sprzętu diagnostycznego, karetek, no nie wiem, jakby dzisiaj mazowieckie szpitale wyglądały. Więc teraz przed nami wyzwanie następne. To jest kwestia pomocy i Ukrainie tam, i uchodźcom tutaj. No i powiem tak, no czas najwyższy, żeby rząd się otrząsnął, przestał wojować z Unią Europejską, bo to jest taka swoista wojna. To, że w uparcie tkwimy w jakimś zaklętym kręgu kwestii praworządności w Polsce, to, że nie możemy zlikwidować patologicznej Izby Dyscyplinarnej, to, że nie możemy zlikwidować czy zmienić Krajowej Rady Sądownictwa, trzeba ją odpolitycznić, no to powoduje, że mamy zablokowane, proszę Państwa, łatwo policzyć, 55 miliardów w programie odbudowy i jakieś 70 miliardów prawie w budżecie. No to policzmy sobie. 130 miliardów euro razy dzisiaj kurs pewno jest 4,6-4,7. Te pieniądze powinny natychmiast spłynąć do Polski. I po to, żeby pomóc również uchodźcom, to nie jesteśmy w stanie, ani przedsiębiorcy, czyli ci, którzy mają małe hotele, pensjonaty, którzy mają, nie wiem, nawet agroturystyczne gospodarstwa, no nie są w stanie utrzymać tych ludzi za 40 zł na dobę. Więc bezwzględnie trzeba to wyliczyć obiektywnie i takie transfery i z polskiego budżetu, ale też z Unii Europejskiej, no muszą być wygenerowane. Była ostatnio, w zeszłym tygodniu, pani Lisa Ferreira, komisarz do spraw polityki spójności. No, Unia szuka tych pieniędzy w tym, co teraz jest, ale my opowiedzieliśmy się tutaj jednoznacznie za tym, żeby uruchomić specjalne linie budżetowe dla pomocy dla Ukraińców. Ale potrzebna jest aktywna postawa polskiego rządu, a nie winie, nie wiem, jakiejś zdrowej, patologicznej relacji z jednym z ministrów trzeba się po prostu użerać z tą Unią Europejską. 1000 euro na uchodźcę to jest propozycja, która w Brukseli jest rozważana i myślę, że ona by zabezpieczyła właśnie te 120 zł dla hoteli, pensjonatów, dla akademików, bo też rozmawiamy z rektorami uczelni wyższych. Dla Caritasu, dla organizacji pozarządowych, wszelakich, tych, które mają głębokie doświadczenie. I trzeba tylko o to walczyć, trzeba o to zabiegać, trzeba się o to starać, trzeba mieć tam dobre relacje, nie dlatego, nie dla satysfakcji kogokolwiek, tylko dla interesu właśnie społecznego, który trzeba reprezentować. Omówiliśmy część, Szanowni Państwo, dylematów, problemów. To spojrzenie samorządowców wybrzmiało. Jest pół godziny naszego spotkania za nami. Proszę, przygotowujcie pytania, bo chciałbym, żebyśmy za chwilę przeszli po krótkiej jeszcze serii mojego pytania do uczestników, przeszli do Waszych pytań, bo to też nas najbardziej interesuje. Co Was trapi, jakie zagadnienia chcecie, żeby poruszyć. Chciałbym, żeby z tej debaty też właśnie wychodziły te punkty programowe. Adam Struzik bardzo dużo mówił o finansowaniu, o zadaniach, które trzeba sfinansować, na które trzeba mieć zabezpieczone środki i to z różnych źródeł. My uważamy, że jedną z pierwszych decyzji powinna być również nowa ustawa o finansowaniu samorządów. Ta ustawa jest przygotowana, w tym udział VAT-u w finansowaniu wspólnoty samorządowej, na przykład przez zwrot inwestycji. On kiedyś funkcjonował niepowszechnie, ale taka była interpretacja do 2015 roku. Później wiele się mówiło o uszczelnieniu VAT-u, tylko nikt nie wspomniał, że wiele z tych pieniędzy z VAT-u pochodzi, bo już nie są zwracane VAT do gmin, do wspólnot lokalnych czy do województw od inwestycji. Trzeba to zrobić jako standard.
każda gmina, każda wspólnota samorządowa, powiat czy województwo, jak się rozwija, jak inwestuje, ma prawo pieniądze z VAT-u odzyskać ponownie. I to też będzie jeden z głównych punktów, które chcielibyśmy szybko zrealizować. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, ale bez takiej twardej postawy też samorządowców o zmiany w Polsce będzie bardzo ciężko. Padły tutaj te słowa o tym, że należy mieć dobre relacje z władzą, żeby dostać pieniądze. Ja to tak oględnie ubieram. Trzeba całować po prostu w rękę posła albo w co innego partii rządzącej, żeby dostać tabliczkę, bo czek czasem z pokryciem, czasem z bez pokrycia. Jest to wszystko robione dla PR-u. Ustawki te medialne są na porządku dziennym. I tutaj też moja wielka prośba do samorządowców. Wiem, że zabiegacie o pieniądze dla siebie, ale nie przekraczajcie granicy upokorzenia w tym zabieganiu o pieniądze dla swojej wspólnoty. Jest pewna granica, której przekroczyć nie można, bo po prostu nie nauczymy wtedy tych, którzy rządzą, niezależnie kto to będzie, tego, jak należy traktować wspólnotę samorządową. Wspólnotę samorządową, nie wójta, burmistrza, prezydenta, marszałka czy radnego, tylko wspólnotę samorządową. Bo w tej wspólnocie samorządowej mieszkają ci, co głosują na PSL i ci, co głosują na PiS, ci, co głosują na Platformę i ci, co głosowali na Lewicę. Oni wszyscy mieszkają w jednej wspólnocie. I to nie może być tak, że przez pryzmat legitymacji partyjnej, nawet jak ona będzie nosiła najpiękniejszy zielony kolor na świecie, będziemy dzielić środki. Bo to jest patologia, a nie normalność. I jeżeli się nie postawicie, jeżeli nie powiecie też wyraźnie, koniec z tymi festiwalami tabliczek bez pokrycia czynionych na użytek tylko i wyłącznie wyborczy, to też zmiany nie będzie. I bardzo wiem, że to nie jest łatwe, ale musi tutaj być pewna odwaga i ten czas odwagi i próby przychodzi. Kolejnej próby nie będzie, bo jak wybory parlamentarne wygrają ci, którzy w kodzie genetycznym nie mają jakiejkolwiek pierwiastka związanego z samorządnością, wręcz przeciwnie, mają tylko pierwiastki związane z centralizacją, tylko tak te nici w DNA są zwinięte u nich, że tylko centralnie zarządzane państwo jest dopuszczalne w świadomości, to po prostu nie będzie już potrzeby tych tabliczek, bo nie będzie już kto ich miał realizować w samorządzie, bo samorząd będzie pozbawiony kompetencji. To jest czarna wizja, a my jesteśmy optymistami, bo ten zielony kolor zobowiązuje, więc teraz optymistyczne pytanie. Wygrywamy wybory, partie demokratyczne rządzą po roku 2023 i jaką pierwszą decyzję powinniśmy podjąć w ujęciu samorządowym? I teraz, żeby nie było łatwo, nie będziemy powtarzać tej samej kolejności, Witold Wróblewski pierwszy. Proszę bardzo. Samorządowiec musi być gotowy na wszystko. Dobre pytanie. Czy w kolejności pierwszą, czy nie, ale przede wszystkim ja uważam, że w pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć dochody samorządom i określić reguły gry. Tak jak wiemy, w tej chwili przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej. Jeżeli nam w tej chwili zabiera się dochody własne i w tym momencie zaczyna nam brakować na tak zwane wydatki bieżące środków finansowych, to co mówić o rozwoju i finansowaniu inwestycji. I ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba by było uzdrowić sposób finansowania samorządów, bo to nam da narzędzie do tego, żeby w ramach środków, które mamy, realizować różne zadania. Bo to w tej chwili będzie tak, że ja patrzę po Elblągu. Jest na ten rok 64 miliony mniej. Myśmy na ten rok dostali jednorazową w ramach Polskiego Ładu jednorazową kwotę 27 milionów. Ale w następnym roku już tego nie ma. I to w tej chwili, jeżeli już straciliśmy na picie, na tych zadaniach, a widzimy jaka jest inflacja, jaka drożyzna, jak nam będą koszty w
własne rosły, że podejrzewam, że spięcie budżetu następnego roku będzie bardzo trudne w każdym samorządzie. I przede wszystkim ja bym namawiał do tego, żeby w pierwszej kolejności uzdrowić finanse samorządów. Czyli punkt jeden, nowa ustawa o finansach samorządów, jasne warunki gry, wiemy za co odpowiada samorząd, jakie są zadania własne, jakie są zadania zlecone, jak jest zabezpieczone finansowanie. Jak mamy podstawę i przewidywalność, to też można kreślić plany wieloterminowe, plany, które dają szansę na poważne inwestycje. Bo jak dzisiaj, ja nie wiem, podziwiam was, jak wy planujecie budżety, jeżeli w trakcie roku budżetowego premier wychodzi i mówi, że zmieni dwa razy system podatkowy i nie w ogóle się nie interesuje tym, że ktoś w prywatnej firmie zaplanował sobie swój budżet wydatków, ktoś zaplanował to w samorządzie, to w ogóle nikt chyba nawet sobie nie zadaje pytania, że ta decyzja to nie jest tylko wpływy i wydatki z budżetu, ale to jest wpływy wieloletniej struktury finansów jednostek samorządu terytorialnego, naszych domowych budżetów i budżetów polskich firm. Więc mamy pierwsze zadanie. Drugie zadanie, Adam Struzik. Jeszcze tylko dwa zdania o tym pierwszym zadaniu. Proszę Państwa, wszystko da się wycenić. Wszystkie usługi publiczne są wycenialne, więc to musi być połączone z odpowiednimi kompetencjami. Trzeba przywrócić kompetencje, te, które na przykład na poziomie regionalnym posiadaliśmy. One zostały odebrane. Dzisiaj wcale to nie funkcjonuje lepiej. Natomiast jest wynikiem decyzji politycznych, czyli rewizja kwestii dochodów jednostek samorządu terytorialnego powinna być połączona oczywiście z odpowiednimi kompetencjami. I to jest absolutnie ze sobą zbieżne. No i sprawa, mam nadzieję, że te wybory będą w terminie. Nie wiem, czy do tego czasu uruchomimy, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy uruchomimy następną perspektywę. Mówię tu o Polsce. Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem powinniśmy uzdrowić relacje z Unią Europejską, ale to wymaga naprawy wymiaru sprawiedliwości. I to nie tylko dlatego, że dzisiaj każdy z nas jest potencjalnie narażony na nieuczciwy czy niesprawiedliwy wyrok, ale Trybunał Konstytucyjny w takiej postaci, jak on jest, on praktycznie nie działa. Znaczy on jest transmisją, pasem transmisyjnym decyzji rządowych. Więc trzeba, i powiem to bardzo głośno i odważnie, niestety zrewidować i na nowo powołać Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, no i wszystkie struktury wymiaru sprawiedliwości jako niezależne, łącznie z prokuratorem, jako niezależne od władzy politycznej. Czyli po tym, jak zaplanujemy, musimy też mieć odpowiednie kompetencje. Tutaj jest duże pole do popisu, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, melioracja i gospodarka wodna. Myślę, że bardzo, to szczególnie jest ten obszar, który scentralizowany kompletnie nie działa. Decyzje są przewlekle analizowane, nie są wydawane. Oczekiwanie na różnego rodzaju inwestycje w tym zakresie są ogromne. Sprawy zielonej energii, czystego środowiska, no to to jest wyzwanie, gdzie współpraca z samorządami jest konieczna. Wymiana pieców, ale na jakie dzisiaj trzeba wymieniać piece? No bo mało kto będzie proponował dzisiaj piece gazowe przy tych cenach. No to trzeba postawić na tą energię, która jest dostępna z wiatru, z wody, ze słońca i tak w taki sposób modulować wszystkie te programy. I dlaczego nie ma w tym dzisiaj samorządu? Dlaczego to musi robić tylko i wyłącznie iść filozofia jednej, dwóch, pięciu osób, a nie z całych wspólnot? No i służba zdrowia. Służba zdrowia, no to ryzyko centralizacji gdzieś ciągle wisi. Ja jestem posłem Komisji Zdrowia i tam cały czas z tyłu głowy mamy, że może przyjść ten niecny plan, który w efekcie doprowadza do upadku powiatu w Polsce, bo zabranie szpitala powiatowego w większości miejsc w Polsce doprowadza do upadku prestiżu, ale również strukturalnego powiatu i do tego nie można dopuścić. Ba, my jesteśmy za tym, żeby powiaty i województwa wpisać do konstytucji. Po 25 latach, na 25-lecie odrodzonego samorządu trzeba będzie taką propozycję przedłożyć. Jesteśmy do tego przygotowani. Co kolejne? Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Szanowni Państwo, ja tutaj chciałbym wzmocnić tylko słowo pana marszałka. Faktycznie najpierw trzeba zacząć od uzdrowienia, jeżeli chodzi o Europę, uzdrowienia naszych relacji z Unią Europejską, bo od tego zależą potężne środki finansowe, które mogą być uruchomione znowu na poziomie krajowym, gdzie myślę, że następnym elementem to jest wstrzymanie centralizacji naszego państwa, ponieważ jak wcześniej już mówiliśmy, niestety my jako samorządowcy zabierane są dla nas kompetencje i ta centralizacja ma miejsce. To widzimy, czujemy. Z drugiej strony dostajemy jakieś pieniądze, których nie wiemy, jakie dostaniemy w ogóle pieniędzy, nie jesteśmy w stanie ich finansować, tych naszych projektów fajnych, które mamy, to nasza siła, właśnie tutaj w samorządach jest największa siła, czyli na pewno wstrzymanie centralizacji i zwrócenie kompetencji dla władz wojewódzkich, samorządowych, szczebla powiatowego, miejskiego, gminnego. I to myślę, że jest następnym elementem. No i trzecie, najważniejszy tym na samych dołach, to jest, a myślę, że już przy tym drugim, zwracamy znowu te możliwości planowania finansowego, czyli wspieranie finansowe budżetów samorządów poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT i też oczywiście relacje związane z VAT-em, bo to są potężne pieniądze, które możemy zrobić. No i automatycznie my jako włodarze gmin mamy większe możliwości do tego, żeby planować, realizować i pozyskiwać środki finansowe. I na szczeblu tym najniższym szczeblu samorządowym przywrócić relacje i współpracę społeczeństwa ze sobą, żeby nie dzielić, a łączyć. To jest, myślę, że najważniejsza rzecz i wyzwanie na tych samych dołach, bo to od wsi aż po duże miasto niestety jest u nas zauważalne, czyli dzielenie społeczeństwa na tych i tamtych. Tak być nie może, musimy łączyć. No, to myślę, że to jest bardzo poważne zadanie w ogóle w ujęciu ogólnopolskim, przywrócenie wspólnoty społecznej, narodowej, opartej o pewne zasady wynikające właśnie z konstytucji, z naszej wiary, z różnych przesłanek, tak jak jest w preambule. Trzeba po prostu te zasady przywrócić, bo one dzisiaj są zaburzone. Dzisiaj sąsiad na sąsiada patrzy krzywo, jak jeden głosuje na jedną stronę, drugi na drugą. Dochodzi do patologicznych sytuacji okraszanych dobrymi momentami, które wynikają z budowy tej wspólnoty tak naprawdę właśnie na dole. Tak jak ta wspólnota niosących pomoc. Ona była niesamowita w pierwszych dniach. To, co się działo na granicy, to, co się działo w naszych społecznościach właśnie lokalnych, jak tyle osób przynosiło produkty żywnościowe, ubrania, jechało własnymi samochodami, przywoziło tych, którzy zmarznięci czekali na przekroczenie tej granicy, no to jest coś wspaniałego. Tylko to jest zryw, który zawsze ma swój określony czas i miejsce. A musi być pewna zasada normalności. To nie chodzi o to, żebyśmy uwielbiali siebie i mówili, że jesteśmy najwspanialsi wszyscy każdego dnia do siebie, ale żebyśmy na siebie mogli patrzeć i ze sobą rozmawiać i podać sobie rękę, niezależnie na kogo się głosuje. To jest wielkie zadanie wspólnoty również samorządowej i trzeba będzie o to powalczyć. Pani wójt, a jak to wygląda z pani perspektywy? Która ta decyzja powinna być jedną z pierwszych podjętych przez nowy rząd stworzony przez partie demokratyczne? Ja się przychylę do finansowania i tylko chciałam tutaj uzupełnić w wypowiedziach kolegów, bo jeśli słyszę zwiększenie udziału w PIT, tak, jak najbardziej za, natomiast jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich jednak chciałabym też postulować jakieś uzupełnienie dochodów dla tych gmin, które nie mają dochodów z PIT. I tu my jako Ruch Samorządowy Tak dla Polski mamy Fundusz Wsparcia Polski Lokalnej i przy zwiększeniu udziału w PIT taki fundusz powinien powstać. Natomiast, drodzy Państwo, my też postulujemy likwidację wszystkich funduszy. Fundusze różne, nieważne czy są inwestycji lokalnych, czy Polski Ład, czy jakiekolwiek, są bardzo takie nieklarowne i one są za bardzo pociągające dla wszystkich opcji politycznych, powiem tak, bo nie tylko jakby to nie tylko obecna
koalicja rządząca, uśmiechnę się do pana prezesa, ale no, lepiej, żeby tych funduszy nie było. Naprawdę po prostu zwiększmy dochody własne samorządów. Samorządy będą wiedziały, czy mają to wydać na drogi, czy na inwestycje, czy na cokolwiek innego. I to, jak my to wyliczyliśmy jeszcze przed Polskim Ładem, zwiększenie udziału w PIT i ta ilość pieniędzy chodząca w różnych funduszach, to była mniej więcej ta sama kwota, więc to też nie jest tak, żeby była jasność, że samorządy chcą więcej i więcej i więcej, tak? My po prostu chcemy, żeby te same pieniądze krążące w systemie po prostu trafiały do wszystkich na podstawie jakiegoś algorytmu, a nie na podstawie czegokolwiek uznania. Ale ten postulat, który tu nie padł, a myślę, że powinien być jednym z pierwszych, to jest przywrócenie ładu w stanowieniu prawa w Polsce i wzmocnienie roli samorządów, ponieważ ten jakiś po prostu przeogromny bałagan, który się dzieje. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, mam wrażenie, nie chcę mówić, że nie działa, bo to może za dużo, tak? Ale no nie może tak być, że są przeprocedowane ustawy dotyczące samorządu, co do których cały samorząd stawia weto, tak? Znaczy, no to jednak my wiemy, co robimy, wiemy, na czym pracujemy i to trzeba zmienić. No musimy wrócić do oceny skutków regulacji, musimy wrócić do wskazywania źródeł finansowania, nie wiem, skasować projekty poselskie. To jest po prostu tak nieodpowiedzialne zarządzanie państwem, że to jest po prostu, to woła pomstę do nieba. I to jest jedna z rzeczy, którą bym oczekiwała też od nowego rządu, że po prostu przywróci w Polsce ład stanowienia prawa. Trzeba przywrócić dialog społeczny, dialog obywatelski. To nie tylko Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, ale to Rada Dialogu Społecznego, to Rada Pożytku Publicznego. To wszystko są ciała dzisiaj martwe, de facto powołane, od czasu do czasu się zbierające, ale nie stanowiące o kierunkach. Pewnie nigdy nie było idealnie, ale to, co jest dzisiaj, porównywanie do tego, co było przed 2015 rokiem, szczególnie w dialogu społecznym, lub również w przyznawaniu środków, na pewno no jest nieporównywalne i trudno to ze sobą zestawić. To podam wam przykład już mój osobisty z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To jest fundusz powołany już kilkanaście lat temu na rzecz organizacji pozarządowych, granty mniejsze, większe. I dzisiaj te fundusze wszystkie kojarzą się właśnie, no, trzeba pojechać do posła partii rządzącej, tam wyprosić, wybłagać, żeby być na liście. Jak się ma złą legitymację, no to szanse spadają do zera i ten podział jest niesprawiedliwy. Jak to było za naszych czasów? Komisja konkursowa u mnie w Ministerstwie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich działała tak transparentnie, że przychodzę po przegranych wyborach już w 2015 roku do Sejmu. Tam też jest świętej pamięci Kornel Morawiecki. On na pierwszym spotkaniu wręcza mi gazetkę Solidarności Walczącej. Przyjmuję, dziękuję bardzo, tak jak kurtuazyjne spotkanie, ale patrzę na ostatnią stronę tej gazetki. Sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich właśnie za czasów rządów naszej koalicji, bo nie patrzyliśmy na to, kto zgłasza wniosek. Jeżeli on był dobrze napisany, jeżeli był umotywowany, to ten ktoś dostawał pieniądze, choć był przecież z zupełnie innej opcji niż my. To jest normalność, to ona kosztuje, normalność zawsze kosztuje, ale jest po prostu naturalna i potrzebna. Ale mam dla prezesa pewną informację. Otóż po ostatniej niedzieli ponoć dzwonią telefony, czy w danej gminie, wspólnocie wyły syreny, czy nie wyły. Nie, to nawet przychodzą pisma. To nawet i trzeba zaraportować, które jednostki brały udział w alarmie ostrzegawczym, tam w ćwiczenia, bo to było jako, nie jako uczczenie pamięci, tylko to było jako zarządzenie ćwiczeń. No to już teraz będzie nowy ranking. Jak nie były, kasy nie. No niestety, więc to marzenie o tym, że wiele się musi zmienić, zostało nakreślone. Dzięki, bo napisaliście tak naprawdę punkty programowe dla tych, którzy mam nadzieję będą mogli współrządzić po kolejnych wyborach. I w taki sposób to się powinno wykuwać, bo widać, że wychodzi ta wspólnota ustabilizowania finansów, przejrzystości, prawa, które jest stanowione z jakąś wyobraźnią, które jest konsultowane, które nie tylko jest oparte o konstytucję ustawy, ale jest oparte o zdrowy rozsądek. I nie wszystko trzeba regulować naprawdę w ustawie, bo dojdziemy do patologii, że wstajemy prawą czy lewą nogą i to też będzie już decydował ustawodawca. Nie wolno też przeregulować, trzeba dać więcej wolności i gospodarczej,
ale też właśnie wolności wspólnotom samorządowym. Moi drodzy, dobiegamy do końca, ale tak jak obiecałem, teraz seria pytań do naszych samorządowców. I jest pierwsze zgłoszenie. Urszula Pasławska, poseł tej ziemi, więc no, przewodnicząca Komisji Środowiska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale przede wszystkim krajanka, tutaj rodaczka z tych terenów. Poczekajmy, bo jesteśmy transmitowani cały czas, więc wszyscy muszą nas słyszeć. Jest takie chińskie przekleństwo, takie życzenie, złe życzenie, złowrogie życzenie, abyś żył w ciekawych czasach. Ja słuchając tutaj pani i kolegów samorządowców, mam takie wrażenie, że są właśnie takie ciekawe czasy. Akumulacja kryzysów po prostu już nastąpiła. Z kryzysów, które mieliśmy, czyli kryzys finansów publicznych, kryzys demograficzny, doszedł kryzys geopolityczny, kryzys klimatyczny, no bo przecież Polska dzisiaj wysycha, odzyskujemy bardzo mało wody, najmniej w Europie de facto, 6,5% wody, ale przed nami w związku z sytuacją na Ukrainie kreuje się potężny kryzys energetyczny. I teraz przez 7 lat nie zainwestowano w sieci energetyczne, w związku z tym od 1 kwietnia de facto OZE nie funkcjonuje. No to jest wielkie wyzwanie dla samorządu, bo energia będzie zdecydowanie droższa, co podwyższy znowu koszty tych usług społecznych. I to jest pytanie do pana prezydenta Elbląga, jako no, tego samorządu, które dzisiaj musi być bardzo odporne właśnie i jest odporne chociażby na przyjmowanie uchodźców, no bo do miast przede wszystkim ci uchodźcy przychodzą i te miasta mają najwyższe koszty. Czy w ogóle widzicie taką szansę, aby porozumieć się w ramach samorządów, aby budować własne sieci, aby budować własne biogazownie, które mogłyby korzystać z bioodpadów, z osadów, które dzisiaj są takim produktem wstydliwym oczyszczalni ścieków, po to, aby tworzyć własne wyspy energetyczne i no, nie oglądać się na innych, ale jednak starać się znaleźć rozwiązanie problemu społecznego, który tak naprawdę może nadejść lada chwila i dzisiaj jest taki moment, w którym już nie ma odwrotu. Znaczy musimy coś zaproponować, coś wymyślić, stworzyć dobre praktyki po to, aby chronić z jednej strony środowisko, chronić nasze społeczeństwo, no i zacząć oszczędzać. No wiadomo, że energia oszczędzona to jest najtańsza energia, ale właśnie produkować i oszczędzać tą energię w oparciu no, o własne jakieś przedsięwzięcia. Dziękuję. Panie prezydencie. Tak, to co się w tej chwili dzieje, że tak powiem, w energetyce, to jest kolejny temat pomsty do nieba, bo to nie jest tak, że jakiś temat w tej chwili dopiero się odkrywa. My w strategii naszego miasta przewidywaliśmy taką możliwość, ponieważ jest układ energetyczny w Elblągu dosyć specyficzny, bo mamy elektrociepłownię Skarbu Państwa Energię i jest również źródło ciepła EPEC-u, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które posiada również 70 MW mocy i sieć dystrybucyjną energii cieplnej. My przygotowujemy się właśnie do środków unijnych, żeby między innymi zmodernizować tą elektrociepłownię, zrobić taką z prawdziwego zdarzenia, jak również zakładamy zasilanie w fotowoltaikę jako energii, która będzie takim elementem dodatkowym. Co prawda w tej chwili nasze plany troszeczkę ulegają zmianie, bo zakładaliśmy właśnie blok energetyczny oparty o gaz, gdzie wiemy, że w tej chwili trzeba to zweryfikować i zrobić alternatywę nie tylko na gaz, ale szukać jeszcze innych rozwiązań. I to jeśli chodzi o miasto, zakładamy właśnie w ten sposób, bo elektrociepłownia Skarbu Państwa tak de facto w tej chwili tak jakby została w punkcie wyjścia, zakładają tylko jakieś takie nieduże modernizacje, ale generalnie korzystają na tym, że są
Skarbem Państwa i są w tak zwanej ochronce. I to jest w tej sytuacji dla nas trochę trudniejsza sytuacja. Już tego nie będę rozwijał odnośnie wyborów. Tak, mamy też i oczyszczalnie ścieków, gdzie też zakładamy wykorzystanie osadów z oczyszczalni do elementów związanych nie tylko z uprawą, ale również i z tym, żeby współspalanie przygotowywać całość takiego w tej chwili procesu po tej sytuacji energetycznej z gazem, w jaki sposób w tej chwili też będzie modyfikowana. No, czyli plany są, pomysły są, trzeba tylko możliwości ich realizacji. I tu nasz kolejny postulat programowy, uwalniający zupełnie zieloną energię. Żadnych regulacji ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Wszystko schodzi na poziom wspólnoty lokalnej. Ona ma decydować, gdzie może postawić wiatrak, jak wybudować i gdzie biogazownie, ile paneli fotowoltaicznych i jak je współfinansować. Ale do tego jest potrzebny powrót kompetencji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Programy tworzone nie w oparciu o widzimisię czy o ideologię jakiekolwiek, tylko o potrzeby. Samowystarczalność gminy jest możliwa energetyczna, tylko nie wolno takich regulacji, które blokują ich dzisiaj tworzenie i budowanie. To też jest prosta regulacja, ona nie wymaga pieniędzy, moi drodzy. Ona wymaga tylko dobrej woli. Jeszcze dodam, mam w tej chwili inwestora koreańskiego, który wydzierżawił 100 hektarów i właśnie przygotowuje się do fotowoltaiki. Także to jest ten element, do którego powinno się również mocno podejść. Jesteśmy zdyscyplinowani, bo trzeba być sumiennym i zdyscyplinowanym, żeby być gotowy do podejmowania ważnych wyzwań. Moi drodzy, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego, co nasi niezwykli goście mieli do powiedzenia. A byli to najlepsi z najlepszych. Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabeli. Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. I marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do rozmów indywidualnych. Niech zwycięży Rzeczpospolita Samorządowa.